Przed wiekami kozienice gościły nie tylko Zygmunta Starego. Zatem jakie jeszcze wielkie koronowane głowy odwiedziły to miejsce? Odpowiedź na to pytanie usłyszeli słuchacze Uniwersytetu III wieku, uczestniczący w ostatnich wykładach. W środę 21 lutego w Centrum Kulturalno-Artystycznym z seniorami, studentami spotkał się profesor doktor habilitowany Dariusz Kupisz, historyk związany z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Opowiedział o polskich monarchach, którzy przed wiekami gościli w naszym mieście. Tu polowali, skrywali się przed pandemiami, odpoczywali z dala od dworskiego chaosu. No, począwszy od Władysława Jagiełły, który był tu kilkakrotnie, potem jego żony. Kozienice wraz z Radomiem, z całym starostwem radomskim stanowiły też tak zwaną oprawę królowych zwykle polskich, czyli zabezpieczenie ich posagu. No i są też mało znane fakty. Tędy przez Kozienice przejeżdżał kondukt z ciałem Barbary Radziwiłłówny chociażby. Tutaj odprawiano nabożeństwa, rozdawano jałmużnę, po czym przeprawiano się przez Wisłę w drodze do Litwy, do Wilna, gdzie została zmarła królowa pochowana. Mało znanym faktem jest dość długi pobyt w Kozienicach ostatniego naszego monarchy, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zdążał tędy na spotkanie z Katarzyną II do Kaniowa. No i ze względu na pogodę, roztopy Wisły, krena Wiśle, przebywał w Pałacu Kozienickim tydzień. Okrągły tydzień, tak. No, nawet w pewnego dnia odbył dość długi spacer po mieście, odwiedzając domy mieszczan i rozmawiając z mieszkańcami Kozienic, co no, było takim wyjątkowym wydarzeniem, bo królowie no, zwykle ograniczali się do pałaców. Z czego wynikały te częste wizyty królów w naszym mieście? Po prostu szlak komunikacyjny z Krakowa do Wilna, a wiadomo, Jagiellonowie mieli dwie stolice, więc prowadził przez Kozienice, przez Radom, Jedlnię, Kozienice i dalej na drugą stronę Wisły. Tutaj się przeprawiano i przez Parczew, Łuków podążano na Litwę, więc no, naturalną koleją rzeczy musieli tu bywać często, częściej nawet niż wynika to ze źródeł, bo skąd my o tym wiemy? No, przede wszystkim z rachunków królewskich, a więc gdzie, prawda, opłacano cokolwiek na potrzeby dworu, to po pierwsze, a po drugie z przywilejów i różnych wyroków sądowych, bo król na postojach no, często wykorzystywano pobyt, by zyskać jakieś przywileje dla miast. Wizytę króla wykorzystały także Kozienice. W 1551 roku Zygmunt August podczas pobytu w Kozienicach jeszcze rozstrzygał spór miejscowych mieszkańców z dzierżawcą Kozienic. Kolejny ciekawy temat tego spotkania poświęcony był minerałom. Jak się okazuje, otaczają one człowieka, bo znajdują się nie tylko w lekach czy środkach chemicznych i kosmetykach, ale też w przedmiotach na co dzień przez nas używanych. Minerały właściwie są wszędzie. Nawet sobie właśnie, tak jak pani powiedziała, nie zdajemy sprawy. Każdy z nas przy sobie ma cokolwiek z minerałem. Zazwyczaj to są 3-4 przedmioty. Na przykład telefon komórkowy nie działałby po prostu bez minerałów. Tam ich mamy naprawdę dużo, bo to są i metale ziem rzadkich, czy też złoto, srebro. Tak samo ekran nie działałby bez minerałów. Okulary, wszelkie też zegarki. Nasze buty mają podeszwy z gumy, która trochę zawiera też różnego rodzaju minerałów. Bez talku na przykład by się tego nie otrzymało. Co w nich jest takiego ciekawego? Myślę, że właśnie to zastosowanie w życiu codziennym jest bardzo ciekawe, ale też sam wygląd. Dużo ma ciekawych kształtów, wiele minerałów na przykład są takie, które przypominają kwiaty, są takie, które mają różnego rodzaju piękne kolory, na przykład przepiękne szafirowe, przepiękne niebieskie, przepiękne zielone. Też bardzo dużo jest stosowanych do biżuterii. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile tych minerałów nas tak w rzeczywistości otacza, co możemy wykorzystać. Doktor Roxana Maćkowska, która poprowadziła ten ciekawy wykład, jest doktorem nauk o ziemi. Jak sama przyznała, też ma swój ulubiony minerał. Ma śmieszną nazwę, tuktupit. Jest to taki różowy minerał, który świeci w ultrafiolecie, znajdowany przede wszystkim na Grenlandii, a nazwa pochodzi od krwi renifera z grenlandzkiego języka. Jest to bardzo rzadki minerał, ale ja go bardzo
lubię. O zagadnieniach poruszanych podczas tego spotkania zapewne nie wszyscy wiedzieli. Przed słuchaczami UTW kolejne ciekawe wykłady i kolejne ciekawostki do odkrycia.